Dobra, to może być krótkie, co chce. Jeszcze bliżej mikrofonu. Jeszcze tak o? Jeszcze bliżej. Może się położę. Co chcę powiedzieć światu? Że jest piękny i że chce się o niego troszczyć. Zawsze był dobry i żeby ludzie chcieli robić dobre rzeczy. Tak, i żeby korzystali ze slota. Bo znawanie nowych ludzi jest ekstra. Są bardzo fajne zajęcia. Bardzo fajnie się śpi w namiocie. To jest nasz piąty raz, jak jesteśmy na slotarcie. Chciałabym powiedzieć, że jestem tu pierwszy raz i bardzo mi się podoba chodzenie po zakamarkach i odkrywanie w ogóle tego labiryntu. Tutaj jak najbliżej. To jest mikrofon? Tak. To chciałbym dzisiaj powiedzieć, że zrobiłem flet, który mi się bardzo podoba. Cześć, slocie. Obecność faktycznie ma znaczenie. Cieszę się, że jestem. Cieszę się, że jesteście. Cieszę się, że slot znowu wrócił. Bardzo mi go brakowało. Привіт! На слот фестивалі. Мене звати Настя, я з України. І я хочу сказати світові, що допоможіть врятувати Україну. Нам потрібна ваша допомога. We need your help to save Ukraine from Russia. Help us. Thank you. No, ja bym chciała powiedzieć światu, żebyśmy pomagali Ukrainie, pomagaliśmy w jakichś zbiórkach, zbieraliśmy, bo to są też ludzie i też powinni mieć pokój, tak jak my. Dbajcie o siebie i róbcie to, co kochacie w życiu. Jak nie macie planu, to wiedzcie, że się znajdzie i kochajcie siebie. Możecie wejść na mój kanał. Nazywa się Janów 00. Elo. Bye.
Chodź na chwilę. O, a tam kolega robi pyszne jajka na twardo. Jesteśmy po prostu za daleko, bo nas dali tak daleko. A gdzie my jeszcze chcieli mnie pod sceną? No na środku, tam pod tym dębem. O, kolejny. O, jeszcze go! Chłop się wynurza, stary niedźwiedź mocno spał. Całość od prądu, bo nie, nie jesteśmy podpięci do sieci. Wszystko idzie z jednego auta, z czterech solarów. To jest moje auto. Ja jestem zawodowym fotografem, trochę podróżuję. Jeżdżę sobie i fotografuję ginące plemiona w Afryce. Podróże vanem mają największą wadę taką, że większość rzeczy do niego wchodzi. I jak chcesz pojechać potem gdzieś małym samochodem, to nie masz szans się zmieścić. W zeszłym roku, jak liczyłem, to 279 dni spałem w aucie. Namiot na klapę i robi się z tego kabina prysznicowa. Kto chce kawę? Musimy się pośpieszyć, bo mam cola. Nie, no podróż to jest moje. To jest coś, co zmieniło moje życie, nie? To byłem do tego stopnia zestresowany pracą, że miałem słuchawki w uszach. Bo może klient zadzwoni. Pojechaliśmy do Włoch na Stelvio. Nie mam telefonu, bo jest roaming. Nie mam internetu, bo jest roaming. Komputera nie mam, bo prowadzę. I nagle się okazało, że zaczynam odpoczywać. Nie siedzę w internecie, nie scrolluję, tylko jest droga. Ale to jest moja buchanka, moje życie. Moja podróż. Multifunkcyjny obiekt ruralistyczny na obrzeżach Wrocławia. Miejsce, które opowiada historię, jednocześnie patrząc w przyszłość. Nowoczesne rozwiązania na rewitalizowanym terenie zabytkowym, tylko 10 minut od centrum. Obiekt położony w Zielonej Dolinie zapewnia idealne połączenie człowieka z naturą. W naszej ofercie znajdą się ustawne, zróżnicowane powierzchniowo lokale, zaprojektowane z myślą o każdym użytkowniku, z ideą inside, outside. Są idealne dla Ciebie. W każdym z naszych loftów zadbaliśmy o odpowiednie przewietrzenie dzięki systemowi air conditioning. Zachowanie odpowiednich odległości pomaga w zacieśnieniu więzów między sąsiadami. W lokalach wydzielono przestrzeń prywatną, w których możesz czuć się bezpiecznie i komfortowo. Nasze osiedle wyposażone jest w szereg udogodnień, niezawodne zamki, atrakcyjne otwarcia widokowe, najwyższej jakości materiały budowlane, system monitoringu, kuchnie świata, przestrzenie wspólnej integracji. Zamieszkaj w samym centrum barokowej oazy spokoju. Ja nazywam się Daniel Namiotko ze Slot Development Investment Complex Creative Space Solutions. Zbuduj z nami przyszłość w zielonej utopii. Gdzie jest mydło? Slot mydło. Slot mydło. Para pa. Kiedy ręce brudne masz, to szybko je złap. Slot mydło. Para pa. Thank you.
tych pierwszych dniach też jakby była taka zadyma, ponieważ masę ludzi przyszło. Był taki problem, że nikt nie wiedział za bardzo, co robić, więc my się przygotowaliśmy, to co mogliśmy, to zrobiliśmy. Ktoś może pomyśleć sobie, że dzisiaj nie ma takiej potrzeby. To jest wojna, tak? I na wojnie często jest tak, że no, jest jakaś linia frontu, która może teoretycznie pójść i żołnierze siedzą w samym okopie tylko, tak? Siedzą tam przez miesiąc nawet czasami, tak? I ktoś mógłby pomyśleć, że to jest bez sensu, że oni tam siedzą, po co oni tam w ogóle siedzą, ale to jest bardzo ważne, bo gdyby tam nastąpił atak, to oni tam będą. I podobnie jest sytuacja tutaj. My staramy się, żeby te wszystkie rzeczy, które w tych pierwszych dniach wystąpiły jako taka ogromna potrzeba, kiedy przychodzi masa ludzi, żeby one były przygotowane i żebyśmy w każdej chwili mogli je szybko zareagować, żeby ta sytuacja z pierwszych dni się nie powtórzyła. I chodzi o to, żeby tą rękę na pulsie trzymać przez cały czas. Prowadzić dialog z innymi ludźmi. Na tym polega rozwijanie się. Ludzie to są takie wypustki, które mamy do świata. Zwłaszcza ludzie, którzy myślą inaczej niż my. I od których się możemy nauczyć. Bo od tych, co myślą tak samo jak my, to się nic nie możemy nauczyć. Możemy się najwyżej nauczyć, że to, co myślimy, to jest słuszne. A to niespecjalnie rozwija. To, co definiuje człowieka, to jest nieprzewidywalność, nie racjonalność. Mi się bardzo długo wydawało, że racjonalność to jest coś, co nas definiuje, że my jesteśmy racjonalnymi istotami. Ale wiecie, najbardziej racjonalny jest kalkulator, a tylko człowiek potrafi działać wbrew rozumowi. Tylko człowiek jest w stanie wykonać rzeczy, które są teoretycznie bez sensu, ale na przykład służą innym. Tylko człowiek jest w stanie się poświęcić dla innych. I co nie służy wyłącznie temu, żebyś się lepiej poczuł, czy żeby ci się lepiej zrobiło, tylko służy temu, że podejmujemy decyzje, które są, których algorytm nam nie podyktuje. Sztuka jest po to, żeby się konfrontować dla niektórych, prawda, z prawdami, czy z jakimiś nowymi formułami. Czasem służy po to, żeby się wzruszyć, nie wiem, losem Ukrainy. A czasem jest po to, żeby się wzruszyć losem Romea i Julii. Obecność to jest chyba czucie siebie i świata dookoła. Też zależy od jakiej obecności. Czym innym jest obecność w rozmowie z przyjacielem, czy z nieznajomym, czym innym jest obecność w lesie, tak? Ale generalnie to się sprowadza do tego, żeby być... Może znowu wracamy do tego, od czego zaczęliśmy, od tych wypustek, żeby mieć kontakt ze światem, z ludźmi, z rzeczami, z istotami innymi. To jest obecność. Gdzie jest mydło? Słyszeliście legendę o sekretnej komnacie? To miejsce niedostępne dla zwykłych śmiertelników. Strzeże go elitarna gwardia niebezpiecznych wojów,
którzy poświęcili życie na zgłębianie tajemnych sztuk walki. Ze wszystkich śmiałków próbujących dostać się do środka, znalazł się tylko jeden, który dzięki swemu sprytowi i ponadprzeciętnej inteligencji był w stanie przechytrzyć strzegących wejścia nadludzko bystrych strażników. Skarby w niej ukryte, warte są wszelkiego wysiłku. Legenda mówi, że zanim będziesz mógł sobie tutaj skorzystać, musisz przejść ostateczną próbę i najpierw oddać mi cześć i ucałować moje siedzisko.